Cześć! W tym odcinku zajmę się VR Modem, czyli tworzeniem map z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Niestety potrzebujemy dodatkowego sprzętu, takiego jak Oculus, HTC Vive lub podobnego, aby z tego skorzystać. Ja wykorzystuję tutaj Oculusa. Tworzę normalną grę, jednakże w template'cie wybieram Virtual Reality. I dodaję Started Content do tego projektu. OK. Domyślna mapa wygląda w taki sposób, jednakże mamy dostęp też do dwóch innych map i ja proponuję wybrać mapę Motion Controller, ponieważ tam można wykorzystywać w lepszy sposób nasze kontrolery. OK. Aby uruchomić grę i w nią zagrać, nie wystarczy nacisnąć play, ale trzeba wybrać z listy VR Preview. OK. Jeżeli to wybierzemy, możemy teraz założyć Oculusa, wziąć do rąk kontrolery i zagrać. Mamy ręce, które wyglądają jak ręce robocika, który domyślnie jest dostępny w Unreal Engine. Możemy zacisnąć dłoń i przechodzić w tradycyjny, nie do końca sposób, ponieważ poprzez teleport, który nas przenosi tam, gdzie jest pokazany okrąg, czyli tutaj. Strzałka pokazuje, w którą stronę będziemy patrzeć. Przejdźmy tutaj. Jeżeli będziemy chcieli coś dotknąć, zmieni się wygląd ręki. Niektóre palce się zagną i wtedy można chwycić, ściskając kontroler, dowolny element, który tutaj akurat na to pozwala. To są pudełka, które pozwalają na chwycenie. Można nimi rzucać, można je podrzucać i zmieniać rękę, cokolwiek. Można tutaj też się zaznajomić, jak działają kontrolery mniej więcej. Można też się trochę pobawić, no ale nie o to chodzi w tym kursie, więc jeszcze zaserwujemy to i przechodzimy do VR Mode'a. Uruchamia się go w tym miejscu. Najczęściej nie jest dostępny, ponieważ nie mamy podłączonego Oculusa. On się pyta, czy na pewno chcemy, bo trzeba wejść do trochę innej eksperymentalnej wersji edytora. Tak, akceptujemy. I po ponownym uruchomieniu możemy znowu uruchomić VR Mode, tym razem już z niego korzystając. Widzimy planszę z góry, można obejrzeć się dookoła. Mamy też dwa kontrolery. Lewy i prawy, który domyślnie powinien wyglądać tak podobnie jak lewy, ale jest czarny, bo Oculus ma problem ze swoimi sterownikami. OK, wybierzmy może tym razem gizmo, ponieważ mamy tutaj dużo różnych możliwości. Jeżeli wybierzemy gizmo, będziemy mogli korzystać z modyfikacji obiektów. Tutaj mamy na przykład translację dobrze znaną. Wybieramy translację i możemy chwycić dowolny element, na przykład to pudełko. Naciskam prawym przyciskiem w prawym kontrolerze, no i możemy poruszać obiektem. Możemy też zmienić transformację, korzystając z gałki lewego kontrolera, na przykład wybierając rotację. I teraz, korzystając ze spustu, możemy rotować obiektem. Podobnie możemy wybrać skalowanie i skalować, tak jak w tradycyjny sposób. Ja akurat nie przepadam za VR Mode'em, wolę projektować gry w domyślny sposób, no ale pokazuję tutaj, że jest taka możliwość. W Windows możemy wybrać Details i widzimy to samo, co w oknie edytora, ale wyświetla się to w naszej wirtualnej rzeczywistości. Chwytając dowolną wartość, można poruszać kontrolerem prawym, aby zmieniać jej wartość. Można też wybierać dowolne elementy z każdego z okna. OK, to okno możemy zamknąć. X jest w odróżnieniu, nie u góry po prawej, ale na dole. OK. Wróćmy do gizmo i do translacji i przenieśmy się może w grze. Aby się przenieść, naciskamy dwa przyciski na uchwycie prawego kontrolera i podobnie tak jak w grze jest pokazane, gdzie zostaniemy przeniesieni. OK, pudełko było tam, teraz jesteśmy gdzieś na planszy. Skorzystajmy ponownie z okna, ale teraz wybierzmy na przykład World Settings. Jest to najczęściej też po prawej w edytorze. Czasem jest niewidoczny, więc trzeba to uruchomić. Tutaj mamy do niego dostęp do ustawień świata. Czyli na przykład, kiedy po wypadnięciu z mapy giniemy. Czyli Z, Kill Z. OK. Wybieramy Started Content, wybieramy Propsa i tutaj poszukam naszego krzesła. Jest tutaj, można je zwyczajnie przenieść tak, jakbyśmy korzystali z myszki. OK.
aczkolwiek tutaj jest strasznie blisko nas, więc przeniesiemy je, a żeby łatwiej przenieść, to najlepiej się od niego oddalić. Włączamy Content Browsera i przechodzimy gdzieś, gdzie jesteśmy w miarę w lepszej perspektywie, jeżeli chodzi o obserwację naszego krzesła. Trzeba się uważać, żeby nie zaplątać się w kabel. Więc nie zawsze możemy się obrócić tam w tamtą stronę, w którą byśmy chcieli. Ok, mamy krzesło, przesuniemy je trochę do tyłu. Przejdźmy do klocków, którymi się nieco wcześniej bawiliśmy. Zaznaczymy jedną kostkę, ale zanim to zrobimy, wybierzemy edit. Ok, co możemy tutaj zrobić? Zaznaczając dowolny obiekt, możemy go wyciąć, możemy go usunąć, możemy go też skopiować i zduplikować. No ja tutaj akurat nic nie będę robił. Dodatkowo mamy też takie rzeczy jak możemy zagrać w tym przypadku, czyli możemy też sobie zrobić flashlighta i screenshota. Flashlight oświetla, jeżeli jest ciemno. No tutaj nie jest ciemno, ale możemy tutaj zagrać na przykład w grę. No okej. Okay. Niestety, aby wyjść, trzeba nacisnąć Escape. Zagraniem, które znajduje się w Toolsach, możemy też skorzystać z innego okienka, a mianowicie z Snapping. To jest przyciąganie do siatki najczęściej, czyli obowiązuje w translacji, obracaniu i w skalowaniu. Aby wyjść z systemu, należy wybrać system i nacisnąć jedyny możliwy przycisk, czyli Exit. I dzięki temu wychodzimy do edytora.